Witam, znów żeśmy się dawno nie widzieli. Kilka słów odnośnie tego, co powiedziałem wcześniej, a mianowicie o spojrzeniu miłości. Zadałem pytanie protestantom z KNP szczególnie, ale też i innym. Trzy pozytywne cechy Kościoła katolickiego i pięć hierarchów dobrych. Trochę komentarzy się pokazało, ale nie od ludzi związanych z KNP, a kilkadziesiąt wyświetleń już jest, więc póki co jest cisza. Ponawiam pytanie. Widzicie, drodzy bracia, pastor Chojecki jest mistrzem, jak i wielu innych pastorów i protestantów, w wyrzucaniu zła Kościoła katolickiego, które oczywiście jest. I tu macie rację, tak. Przypuszczam, że nie jeden profesor historii Kościoła, katolicki profesor, nie zna tak szczegółowo pewnych faktów odnośnie złej karty historii Kościoła, jak pastor Chojecki czy inni pastorzy, którzy się rozpisują, rozgadują, a ten papież z tą to miał takie dziecko, a to dziecko to z tamtą, a tu jeszcze z tym i z tamtym. No, ja tam nie wnikam, czy to racja, czy nie, ale załóżmy, że jest. Znaczy wiem, że papieże wszyscy święci nie byli. Ale czy to spojrzenie, kochani, na 2000 lat historii Kościoła, na ponad miliard katolików, jest spojrzeniem wiary? Co to znaczy spojrzenie wiary? Co to znaczy wierzyć w sensie praktycznym? Wierzyć to znaczy mieć to samo, dążyć, nabywać tego samego spojrzenia, co ma Bóg. Patrzeć jak Bóg, myśleć jak Bóg, mieć te same uczucia, co Bóg. W liście do Filipian jest to napisane. Miejcie w sobie te same dążenia, które były w Chrystusie Jezusie. Te same uczucia. Czy Chrystus miał uczucia nienawiści i widzenia wszędzie zła, myślenia tylko o złym? Chrystus znał zło, widział je, ale zawsze okazywał miłosierdzie na krzyżu. Tych, których miał prawo jednym skinieniem palca, albo nawet i bez skinienia z palca, wrzucić w otchłani piekła, mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Usprawiedliwiał ich. A niestety takiej postawy nie widzę za bardzo u pana pastora, jak i też u członków KNP. Pytanie poważne do pana pastora i do was, szczególnie do was, członkowie KNP i sympatyków. Skąd, panie pastorze, ma pan boską władzę potępiania? Przecież pan wie i ja wiem, że nie raz, nie dwa, nie cztery. Oficjalnie na swoich warsztatach biblijnych pan powiedział, że praktykujący katolicy idą na zatracenie, pójdą do piekła. Panie pastorze, skąd u pana taka boska władza? Skąd u pana takie przekonanie, że pan oficjalnie potępia setki milionów, ponad miliard oficjalnie katolików? Ocaleni będą tylko ci, którzy nie chodzą do kościoła, nie chodzą do spowiedzi i są, można powiedzieć, sprotestantyzowani, ale oficjalnie jeszcze są katolikami. Ale ci, którzy chodzą na mszę, ci, którzy są gorliwi, według pana idą do piekła. Pan ich wsadza do piekła, tak samo jak wszystkich tych, którzy nie zawołają do Jezusa. Skąd taka boska moc?
Panie pastorze, 2 tygodnie temu na jednych warsztatach biblijnych pod tytułem Czy Bóg jest w Kościele katolickim? Pan wyciągnął takie zdanie z pieśni ludowej: a kiedy rozgniewany ojciec siecze, szczęśliwy ten, kto się do matki uciecze. No i tutaj proszę, tam się pan podpala, to jest Bóg katolicki, rozgniewany, rozsieczony. No i że Maryję wstawiamy na jego miejsce. Panie pastorze, proszę, jak już coś, to odnieść się do oficjalnej nauki Kościoła, a nie do ludowej pieśni. A tak, skoro już przy tym jesteśmy, to zobaczmy, jaki jest Pan Bóg, który Pan przedstawia, a jaki jest Pan Bóg, który jest w Kościele katolickim. Pan Bóg, Pan, Panie pastorze, przedstawia Pana Boga, który ocala tylko tych, którzy zawołają Jezu ratuj, Jezu zbaw, nie wszystkich innych śle do piekła. Czyli właśnie surowego, a w każdym narodzie i pokoleniu miły mu jest ten, który się go boi. Następnie, nawet jeśli ktoś zawoła Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie, już jest zbawiony, i nawet jeśli grzeszy, Pan mówi, że jest zbawiony. A gdzie w takim razie, jaki ten Pana Bóg jest sprawiedliwy, Panie pastorze? Bóg, który w Kościele katolickim za zło karze, za dobro wynagradza. Tak głosi Kościół. Tak jest Bóg w Biblii. Odda każdemu według uczynków jego, jest napisane. Święty Paweł równo jedzie. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Tu zdziercy, pijańscy, bałwochwalcy i tak dalej. Więc proszę Pana, Pana Bóg wydaje się być bardziej surowy i niesprawiedliwy. Bo nawet jeśli ktoś zawoła Jezu ratuj, Jezu zbaw mnie, a dopuszcza się później tych grzechów, które święty Paweł wylicza i później mówi, że ktoś się takich rzeczy dopuszcza, nie odziedziczy Królestwa Bożego, ale według Pana odziedziczą. Bo zawołali. Więc tak wygląda na to, że ten Bóg, którego Pan przedstawia, jest dużo bardziej niemiłosierny i niesprawiedliwy. Dlaczego niemiłosierny? Widzi Pan, Panie pastorze, w Kościele katolickim, jak ktoś umiera, to Kościół nie przesądza. Nawet jeżeli umiera zagorzały ateista, nawet jeśli umiera jakiś zbrodniarz, nawet jeśli umiera tak jak w historii niedawno pan Jaruzelski i pan Kiszczak. Ludzie, którzy no wiemy, czego dokonali, ale nikt z rozsądnych katolików ani hierarchów nie odważy się powiedzieć, że oni pójdą do piekła. Dlaczego? Bo nie znamy ich serca. Mówi się, że pan Jaruzelski się nawrócił. Pan otwarcie to potępił. Bo nie dokonał tego, bo nie naprawił. Panie pastorze, jeśli się nawrócił 10 minut przed śmiercią albo godzinę przed śmiercią, to co miał zrobić? Jeśli umarł tak jak dobry łotr na krzyżu, który nic nie zrobił, tylko wyznał swoją słabość, jeśli pan Jaruzelski zmarł tak samo, jeśli faktem jest, że tak odszedł, to dlaczego mamy nie wierzyć w to, że jest w niebie? Czyj Bóg jest bardziej miłosierny, panie pastorze? Czyj Bóg jest bardziej sprawiedliwy? I wy, drodzy członkowie KNP, zastanówcie się, jakiego Boga rysuje przed wami pastor Chojecki, a zapoznajcie się szerzej z wersją Boga, który jest w Kościele katolickim, i z podejściem Kościoła katolickiego do kwestii śmierci i do zbawienia. Kościół katolicki każdemu daje szansę zbawienia. Nigdzie w żadnych dokumentach oficjalnych Kościoła nie znajdziecie, że taki i taki, o że na przykład, nie wiem, protestanci pójdą do piekła, albo inni pójdą do piekła. Fakt, że pełnia zbawienia jest w Kościele katolickim i że w Kościele katolickim jest pewność zbawienia,
jeśli chodzi, prawda, jeśli ktoś jest w Kościele i żyje w według przykazań Bożych i jest posłuszny Kościołowi, ale nie determinuje żadnej grupy społecznej na piekło, tak jak robi to Pan, Panie Pastorze. Więc proszę się zastanowić, Panie Pastorze. I żeby Panu pomóc i Wam, członkowie KNP, rzućcie sobie okiem na 6 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, od rozdziału, od wersetu 35, może się wcześniej, ale w 35 wersecie jest napisane: bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. I zaraz w wersecie 36 i 37 to powinno Wam dać do pomyślenia i pomóc Wam zrozumieć, kim jest pastor Chojecki. A napisane jest: nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Bo jaką miarą mierzycie, taką samą miarą i Wam odmierzą. Przebaczajcie, a będzie Wam przebaczone. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Jak te słowa się mają z nauczaniem pastora Chojeckiego, który potępia, osądza, gardzi hierarchią, ale katolicką, ale nie tylko, bo jeśli się posłucha sekcji politycznych, to zauważcie, jak elegancko miesza z błotem przedstawicieli rządu i PiS-u, i PO, i generalnie wszystkich. Czy to jest ta postawa, o której mówi Chrystus: nie sądźcie, ale będziecie sądzeni? Czy to jest postawa Chrystusa ukrzyżowanego, który przed Ojcem usprawiedliwia tych, których powinien wrzucić do piekła po ludzku, nawet bez kinienia palca, tylko jak to robi pastor Chojecki często, i do piekła? No nie. Kochani, wnętrze jest ważne. Chrystus mówi: z obfitości serca mówią usta. I ja nie osądzam pastora Chojeckiego jako osoby, ja go nie znam osobiście, ale słyszę to, co mówi. I w tym, co mówi, raczej miłości nie ma. Ja wiem. Samochodzik bez tłumnika. Ale rozumiem, że może mieć nawet dobre motywacje, że jest w swoim mniemaniu i w swoim wnętrzu jest zatroskany o los Polaków, los Polski, i robi to w dobrej wierze. Może, prawda, tu, no często to zaznacza, że naśladuje w ten sposób świętego Pawła, który tam rąbie równo, i też samego Jezusa, który wyrzuca, prawda, kapłanom uczonym w piśmie, no, w takich słowach dość soczystych: plemię żmijowe, groby pobielane. Ale panie pastorze, jednak chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jezus jest Bogiem. Święty Paweł, jak pisał pod natchnieniem Ducha Świętego i znał rzeczywistość pod natchnieniem Ducha Świętego. Jezus jako Bóg znał serca i umysły tych ludzi, więc On jako Bóg w trosce o ich zbawienie mógł ich poczęstować mocnym słowem. Ale czy Pan zna serca Pana Morawieckiego? Czy Pan zna serca hierarchów Kościoła katolickiego? Jeśli tak, może ma Pan rację. Jeśli nie, radziłbym zastanowić się nad 6 rozdziałem
świętego Łukasza. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Panie pastorze, może radziłbym panu zastanowić się, jaką miarką sobie pan szykuje odmierzenie. Jaką miarką pan mierzy i jaką miarkę sobie pan szykuje, żeby panu odmierzono. I wam, drodzy członkowie KNP, którzy macie podobne podejście i też tą nienawiść i niechęć do Kościoła, którą macie zaszczepianą, też bym radził skonfrontować. Prawda? I jeszcze jedna rzecz na zakończenie. Odnośnie hierarchii Kościoła i kapłanów. Jeżeli weźmiecie sobie, rozważycie Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 8, tam przeczytacie, że przyszedł do Chrystusa trędowaty, padł na nie do stóp i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus odpowiedział: chcę, bądź oczyszczony. I został oczyszczony. Ale co jest ciekawe, Jezus odprawił go, mówiąc: nie mów nikomu, tylko idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za siebie. Zobaczmy, dlaczego Jezus, będąc Bogiem, odsyła oczyszczonego do kapłana. Jeśli przeczytamy sobie Stary Testament, to zobaczymy, że osoba, która była chora na trąd i wyzdrowiała, została uleczona, miała obowiązek iść do kapłana i kapłan ogłaszał jej czystość. Że ta nieczystość trądu minęła i ogłaszał ją czystą. Czyli i to była jego funkcja, jego zadanie. I teraz zobaczmy, Chrystus, Bóg Wszechpotężny, to przecież On dał im tę władzę, to kapłaństwo przecież Bóg ustanowił, a Chrystus był Bogiem. Chrystus, czy nie respektował tutaj pozycji kapłana, hierarchii? Idź, pokaż się kapłanowi, niech cię ogłosi czystym. Tego nie dodaję, to jest mój dodatek, ale to wynika z całości, jeżeli poczytamy Stary Testament. I teraz pytanie, panie pastorze, drodzy protestanci. Wy mówicie: Chrystus, Chrystus, żadnej hierarchii nie potrzeba. Gdyby taka była logika Chrystusa, to Jezus by powiedział: jesteś czysty i koniec, ja bym cię oczyścił, ja jestem Bóg, po co masz iść do jakiegoś księdza? Po co masz iść do jakiegoś kapłana, żeby się ogłaszał czystym? Przecież ja cię oczyściłem, ja jestem wszechmocny, ja jestem Bogiem. Nie. Ten wszechmocny Bóg odsyła go do kapłana. Czyż nie jest to znak, że Chrystus respektował kapłaństwo, ich, można powiedzieć, władzę? Nawet jeśli ich odesłał go do tego kapłana, któremu albo w dzień wcześniej, albo dzień później nawrzucał od grobów pobielanych, od plemień żmijowych i że ma ojca za diabła, że ma diabła za ojca. Nawet jeśli te słowa dotyczyły się do tego kapłana, to jednak Chrystus respektował jego pozycję. Bóg Wszechmocny odsyła do kapłana, szanował pozycję, ostro krytykował ich nastawienie do niego, ich ślepotę, ale nie pozycję.
którą sam przecież im nadał 1500 lat wcześniej, prawda? Jako Bóg. Sam powołał kapłaństwo. Więc nawet jeśli dzisiaj są tacy kapłani, hierarchia, część hierarchów, do których Jezus mógłby skierować podobne słowa, groby pobielane, plemię żmijowe i tak dalej, to pamiętajcie, kapłaństwo jest Chrystusowe. I nawet jeśli wyrzuca pewne grzechy, to szanuje urząd. Tak jak szanował urząd tego kapłana, idź do niego, pokaż się mu. Nawet jeśli on, będąc Bogiem, go oczyścił, idź tam i złóż ofiarę za siebie. No tak, chciałem dorzucić trochę, rozwinąć tą myśl. Oczywiście dalej czekam na plusy Kościoła katolickiego, 3 plusy i 5 hierarchów, dobrych hierarchów Kościoła. I jeszcze raz, jakie jest, czy widzicie tylko zło? Jeśli tak, to jaki, jeszcze raz ponawiam pytanie, jaki duch wami kieruje, jeśli nie potraficie w pośród miliardów katolików dostrzec żadnego dobra, w Kościele żadnego dobra, pośród wielu tysięcy hierarchów w Polsce i na świecie nie potraficie dostrzec dobrych? Ja wiem, jakbym wam zapytał o księży, którzy mają żony, dzieci, i o papieży, którzy byli frywolni, to ja wiem, że ja bym się, żeby mi się zapchał kanał. Ale ja was, tylko 5 z milionów, którzy byli na przestrzeni 2000 lat i z miliardów ludzi i przez 2000 lat miliardy ludzi, którzy byli w Kościele i są obecnie, 3 pozytywy. To nie jest dużo. Z tym was zostawiam. Zastanówcie się trochę nad waszym spojrzeniem na nas, katolików, na to, co katolickie, i na nastawienie pastora Chojeckiego. Może mieć dobre intencje, troskę o naród, o ludzi, ale czy forma tej troski, forma przekazu, czy do końca jest Chrystusowa? To już wam zostawiam do oceny. Oczywiście piszcie, lajkujcie, nie lajkujcie. I do usłyszenia.